Chwała Bogu. Witajcie bracia i siostry w Chrystusie. To jest niezmierny przywilej tutaj stać, ale też odpowiedzialność przed Bogiem przede wszystkim. Więc chcemy się pomodlić, skłońcie głowy. O kochany Panie i Boże nasz, Ojcze Niebiański, tak przychodzę przed Twój tron, Panie, wyznając, że nie mam nic, co bym mógł Tobie dać. Panie, nie mam nic, co bym mógł dać moim braciom i siostrom, ale to Ty masz. Panie, pragnę modlić się o to, abym mówił to, co Ty chcesz, abym mówił o Tobie prawdziwie. Panie, bo zdam sprawę z tego, co mówię zza tej kazalnicy. O Panie, proszę Ciebie o Twoje działanie, o działanie Twojego Ducha Świętego. Dotykaj też naszych serc, Panie. Objawiaj nam, Panie, prawdę, bo Ty jesteś prawdą. W Tobie nie ma ciemności, w Tobie nie ma kłamstwa. Dziękujemy za tą łaskę, że Ty chcesz nam się objawiać, Panie. Daj nam serca, które pragną znać Ciebie coraz bardziej, które nie tworzą swego obrazu Ciebie, nie wsadzają Ciebie w szufladki, w pudełko jakieś swego wyobrażenia, ale daj nam serce, które pragnie znać Ciebie takim, jakim jesteś, chociaż wielokrotnie nie będziemy Ciebie rozumieć, bo Ty jesteś Bogiem niepojętym, niezmierzonym, ale Ty chcesz dawać nam siebie poznawać i pragniemy to czynić i dzisiaj. Błogosław nam, Panie, przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Dzisiejszą usługę nazwałem Kim w końcu jesteśmy? Sługami, przyjaciółmi czy dziećmi? Myślę, że w trakcie usługi będziecie rozumieć, o co mi chodzi, ale widzę to wyraźnie, że diabeł robi wszystko, żeby zniszczyć fundamenty naszej wiary chrześcijańskiej. To, co jest fundamentem, on za wszelką cenę chce zniszczyć, chce przekręcić albo chce podkreślać pewne rzeczy, a omijać coś innego. Jeśli chodzi o naszego Boga, poznanie naszego Boga, kiedy się podkreśla Jego łaskę, Jego dobroć, Jego miłość, a omija się Jego świętość, Jego gniew, Jego zazdrość, to jest fałszywy obraz Boga, to jest zwiedzenie, w które diabeł chce nas wprowadzić. Nasze serca muszą mieć pragnienie poznania Boga, jakim On jest naprawdę. I nie możemy nigdy Go wsadzić w jakąś szufladkę swojego wyobrażenia. Bo ja sobie wyobrażam, że Bóg jest takim tatuśkiem z taką brodą i On tak mnie przytula cały czas. Nie ma takiego obrazu. Bóg jest ponad wszelkie wyobrażenia. Nie możemy wsadzać Boga w jakieś pudełeczko. Póki będziemy żyć na tej ziemi, będziemy Go poznawać i wciąż jeszcze Go nie poznamy. Nikt z nas. Nawet tam, nie wiem, czy w niebie całkowicie Go poznamy, bo On jest nieskończony. To jest niewyobrażalne. I kim On jest tak naprawdę? I powinniśmy mieć w sercu pokorę w tym względzie, że wiemy, że tak naprawdę nic nie wiemy. Wiemy cząstkę. I o tym apostoł wyraźnie mówi, że to jest znikome to, co wiemy. Ale też kwestia tego, kim my jesteśmy, też jest bardzo ważna. Kiedy będziemy podkreślać, że jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy dziećmi, ale zapomnimy o tym, co w głównej mierze
Pan Jezus głosił, sługami jesteście. Wiele przypowieści o sługach, o Panie, o sługach i Królu. Kiedy ominiemy poselstwo o tym, co to jest bycie sługą, to jesteśmy na niebezpiecznej drodze. Bo nie patrzymy też na siebie, tak jak Jezus patrzy na nas. Ale poprzez pewne fragmenty z Ewangelii chciałbym przybliżyć, czy też pokazać, gdzie Pan Jezus mówi o tym, że jesteśmy dziećmi, że jesteśmy sługami i że jesteśmy przyjaciółmi. Bo jak domyślacie się, jesteśmy i sługami, i dziećmi, i przyjaciółmi. Tak w świecie realnym myślę, że rzadko tak się składa, że ktoś jest i dzieckiem, i sługą. Tu już ciężko, żeby dziecko było sługą swego ojca. I dodatkowo, co też rzadko było, na przykład ktoś był sługą, że był i sługą, i przyjacielem. A często bywa też, że ktoś jest dzieckiem, ale nie jest przyjacielem. Ktoś ma całkiem inne serce, nie serce ojcowskie. Tak jak syn marnotrawny. Był synem, ale nie był przyjacielem. Nie znał serca swego ojca. Pragnął całkiem inne rzeczy. Ale wierzę, że poprzez Boże Słowo zobaczymy, jak to wszystko się łączy razem, powinno się łączyć i jak to powinno działać w naszym sercu, w sensie naszej postawy wobec naszego Boga. Fragment, który bardzo dobrze znamy. Pan Jezus mówi, czy w sumie ewangelista w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana w 12 wersecie. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Więc dziećmi Bożymi są wszyscy ci, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa. I kochani, ważne, żebyśmy czytając wersety, czytając to słowo, wgłębiali się. Czasem myślę, że zbyt płytko przechodzimy, albo coś się sloganem stało. Po prostu przyjąłem Jezusa. Przyjąłem, bo zmówiłem modlitwę pokutną czy grzesznika, bo dostałem potwierdzenie, że nie wiem, uczestniczyłem w ewangelizacji, tam wyszedłem do przodu. Diabeł chce, żeby to wszystko stało się takie płytkie, bez głębi, bez przesłania o nowym narodzeniu. Jakiś czas temu, to jeszcze było, jak byłem na studiach, nauczycielka z angielskiego, Amerykanka, chciała, żebyśmy przesłuchali pewny cykl wykładów znanego kaznodzieje, którego książki też czytałem wcześniej. Mega kościół jakiś prowadził. I tytuł tego zwiastowania było Ty 2.0. Czyli lepsza wersja ciebie. I ten kaznodzieja zaczął mówić o mistycznym pojęciu nowego narodzenia. Że nie ma czegoś takiego jak nowe narodzenie, tylko po prostu człowiek się staje lepszą wersją siebie. I wierzę, że każdy z nas wie, że to jest absolutny fałsz, absolutne diabelskie
diabelskie kłamstwo. Bo diabeł chce powiedzieć, ty jesteś dobry, ty masz wszystko, tylko Boga ci trzeba. A co mówi Ewangelia? Co mówi Boże Słowo? Ty nie masz nic, idziesz do piekła, zasługujesz na piekło i nigdy nie zasłużysz na niebo. Choćbyś nie wiem co zrobił, choćbyś się dał poćwiartować, choćbyś się dał ukrzyżować, nie da ci to zbawienia. Choćbyś nie wiem ile pieniędzy ułożył na jakieś rzeczy charytatywne i nie tylko. Nic to nie da. Jesteś godny potępienia. Nie ma ratunku. Tylko jest ratunek w Jezusie. I Jezus Chrystus daje nowe życie, nowe serce. I to nowe życie nie jest z nas. Nigdy nie możemy przypisać sobie to nowe życie. To jest Jego stwór, Jego twór w nas, Jego dzieło w nas. Nic w tym nie ma z nas. Nic, absolutnie nic, bo kiedy dodamy nas, to już jesteśmy na złej drodze. Bo nasze ciało wzrasta, nasz egoizm, bo wydaje nam się, że coś możemy uczynić dla Boga, dla innych, a my nie jesteśmy w stanie nic uczynić. Bez łaski Bożej, bez pomocy Bożej, bez Ducha Świętego. I to jest przesłanie Ewangelii. To jest przesłanie Jezusa Chrystusa. Jeśli chodzi o bycie dziećmi Bożymi, nie wiem, czy myślimy też pod tym kątem, ale jeśli ktoś jest dzieckiem Bożym, to ktoś inny, kto nie przyjął Jezusa, kim jest? Przeczytajmy o tym też w Ewangelii Jana, 8 rozdział, od 39 do 45 wersetu. Odpowiadając, rzekli mu, ojcem naszym jest Abraham. Jezus im rzecze, jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga. Abraham tego nie czynił. Wy spełniacie uczynki swego ojca. Na to mu rzekli, my nie jesteśmy zrodzeni z nierządu, mamy jednego Ojca, Boga. Rzekł im Jezus, gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie. Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał. Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. Ojcem waszym jest diabeł, i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bez kłamcą i ojcem kłamstwa. Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Słowa Jezusa były strasznie mocne. Uczeni w piśmie, którzy studiowali Torę, którzy znali na pamięć Słowo Boże, którzy czynili wiele według przepisów, składali ofiary. Można powiedzieć, no znali Boga, bo znali na pamięć nawet Słowo Boże. A Jezus powiedział, ojcem waszym jest diabeł. Kiedy ktoś nie jest dzieckiem Boga, jest dzieckiem diabła. I nie można tego ukrywać. Boże Słowo to mówi wyraźnie. Człowiek bez Boga służy diabłu. Jemu wydaje się, że żyje dla siebie, dla spełnienia swoich jakichś tam pragnień, ambicji, ale tak naprawdę służy diabłu poprzez swoje życie. Jedynie poprzez nowe narodzenie stajemy się dziećmi Bożymi. I tak naprawdę przypowieść o synu marnotrawnym
głównie jest do Kościoła. Często czytamy tą przypowieść i myślimy o ludziach w świecie, którzy właśnie zmarnotrawili swoje życie. Ale ja wierzę, że to jest poselstwo do Kościoła, do dzieci Bożych, którzy otrzymali od Boga tak wiele, a w jakimś okresie swojego życia to, co Bóg im dał, zaczęli tak naprawdę sprzeniewierzać. Bóg czeka na nich, ale oni muszą się opamiętać i wrócić do Ojca. Więc pierwsza kwestia. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Dzięki łasce Bożej, kiedy oddajemy swoje życie Jezusowi, oddajemy wszystko Jezusowi, stajemy się Jego dziećmi. On zradza nas na nowo. Ale jesteśmy też sługami. O tym czytamy w Ewangelii Jana, 12 rozdział, 25-26 werset. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Wyraźnie czytamy tutaj o byciu sługą. Jezus mówi, ja jestem tam i sługa mój. Nazywa nas sługami. Kim jest sługa? Sługa należy do swojego Pana. Często też to słowo sługa jest połączone ze słowem dulos, niewolnik. Ktoś, kto należy do swojego Pana. Całkowicie. Sługa nie ma żadnego prawa. Żadnego prawa do postępowania według tego, jak mu się chce. Nie wiem, sługa nie może, a panie, no po prostu mi dzisiaj się nie chce. Dzisiaj tobie nie będę usługiwać. Mam deprechę. Sługa nie ma prawa. Oczywiście na pewno były sytuacje, kiedy sługa zachorował i po prostu fizycznie nie mógł usłużyć swemu panu. Ale myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Że sługa należał do swego pana. Nie miał żadnej majątności, bo wszystko, co miał, należało do jego pana. I tak patrzy na nas Jezus i my mamy patrzeć na siebie z tej perspektywy. Ale ktoś powie, przecież Jezus mówi takie słowa w 15 rozdziale i 15 wersecie tej samej Ewangelii. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. I pytanie, czy to jest jakaś sprzeczność? Czy jest jakiś postęp, że pierwsze jesteśmy sługami, a potem stajemy się przyjaciółmi, którzy są blisko Jezusa i już nie muszą tak na każde Jego zawołanie być do Jego dyspozycji? Czy to Jezus miał na myśli, że już przestaliśmy być sługami, jesteśmy przyjaciółmi, tak jak my rozumiemy bycie przyjacielem, że mamy przyjaciela, z którym się spotykam, do którego dzwonię, który mnie rozumie, którego wspieram i on mnie. Myślę, że patrząc na cały kontekst, widzimy, że Jezus nie miał na myśli, że
Już nie musicie być sługami, jesteście przyjaciółmi. Ale on powiedział o swoim podejściu do nas. Tak jak tu czytamy. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Taki zwyczajny sługa nie jest wdrożony w jakieś takie sprawy, nie wiem, intymne czy takie osobiste swego Pana. Ale Pan Jezus traktuje nas, chociaż jesteśmy sługami, jak przyjaciele. On chce nam mówić wszystko. On chce, żebyśmy znali Jego serce. On chce, żebyśmy byli tymi sługami, o których czytamy w Starym Testamencie. Jak wiecie, co jakiś czas słudzy mieli być zwalniani, czy niewolnicy. Ale niewolnik, jeśli chciał, to mógł zostać przy swoim panu. I myślę, że można tak patrzeć na siebie, że mamy być takimi sługami, którzy chcą być przy swoim panu. Bo jeśli patrzymy na siebie, tak jak wielu Izraelitów, no musimy pójść do tej świątyni, złożyć tą ofiarę, a potem znowu coś tam nagrzeszymy, znowu pójdziemy do świątyni. Cały Stary Testament Bóg mówił, przemieńcie swoje serca, niech wasze serca lgną do mnie. Prorocy mówili, mam dość waszego śpiewu, mam dość waszych ofiar. Izraelici składali, robili to, co należało jako słudzy, ale nie mieli Bożego serca, nie chcieli być przyjaciółmi Bożymi, nie traktowali Go z miłością. Ale kiedy będziemy mieli tą miłość do Jezusa? Kiedy będziemy widzieli też, z czego nas wyrwał? To, co ostatnio czytałem przy prowadzeniu z psalmu, i ty przebaczasz, aby się ciebie bano. I się zastanawiałem wtedy, dlaczego by ludzie mieli się bać z tego względu, że Bóg przebaczył. I zobaczyłem, że tu mowa jest o szacunku, o niezmiernym szacunku, miłości, wdzięczności za przebaczenie. Kiedy by ktoś nam darował ogromny dług, czy nie wiem, zasłużyliśmy na karę śmierci i ktoś za nas poniósł tą śmierć. Czy nie mielibyśmy dozgonnej wdzięczności i szacunku do takiej osoby? Czy byśmy traktowali taką osobę, a cześć ziomek, cześć brachu, jak się tam masz, jak ci dzionek idzie? Czy mielibyśmy podejście jak do wafla? Kiedyś tak słyszałem i mnie przeraziło. Kiedyś w więzieniu, usługując z pewnymi wierzącymi, jeden z wierzących mówi, no Jezus chce być takim twoim kumplem, takim twoim waflem. I to mnie przeraziło. Myślę, Boże, jak możemy przedstawiać Ciebie w taki sposób, żeby ludzie chcieli po prostu Boga jako swego kumpla, przyjaciela od, nie wiem, piwa. Nie ma takiego Boga. Nie możemy tak podchodzić. To jest fałszywy sposób patrzenia na Boga. Mamy być pełni wdzięczności. Takiej niepojętej wdzięczności, to powinno w nas wzrastać. Tak naprawdę im jesteśmy bliżej Boga, tym powinniśmy mieć większą bojaźń i większą pokorę względem Niego. Jeśli to tracimy, to jesteśmy na drodze do zwiedzenia. Kiedy tracimy bojaźń Bożą, kiedy tracimy z oczu, kim jesteśmy bez Niego. Bo bez Niego nie mamy nic i nigdy nie będziemy mieli.
czegokolwiek, co byśmy mogli Bogu dać, zabłyszczeć przed Nim. Słowa, które nie często są czytane, słowa Jezusa. Z Ewangelii Łukasza, 17 rozdział, od 3 do 10 wersetu. Miejcie się na baczności. Jeśli by zgrzeszył twój brat, strofuj go, a jeśli się upamięta, odpuść mu. A jeśli by siedemkroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie i siedemkroć zwrócił się do ciebie, mówiąc, żałuję tego, odpuść mu. I rzekli apostołowie do Pana, przydaj nam wiary. A Pan rzekł, jeśli byście mieli wiarę jak ziarno gorczyczne i rzeklibyście do tego figowca, wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, usłuchałby was. Kto zaś z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy powróci z pola, chodź zaraz i zasiądź do stołu. Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż się najem i napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił. Czy dziękuję słudze, że uczynił to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. Są to ciężkie słowa. Ale jeśli nie pragniemy mieć takiego podejścia, to mamy fałszywy obraz siebie i Boga. Nawet jeśli wykonamy stuprocentowo Bożą wolę, to wciąż mamy mówić przed Bogiem, sługą nieużytecznym jestem, bo wykonałem tylko to, co mi zleciłeś. Nie jestem w stanie wykonać czegokolwiek więcej. Czy pojmujemy to? Czy ja pojmuję to? Nawet gdybym zrobił stuprocentowo wszystko dla mojego Pana, mam mówić nieużytecznym sługą jestem, bo wykonałem tylko to, co mi polecono. Jakże często nie wykonamy wszystkiego, a chcemy, żeby Bóg był pobłażliwy wobec nas, żeby nas przytulał, pocieszał. Ostatnio usłyszałem taką prawdę. W ostatnim czasie też przejawiały się jakieś poselstwa o niewierze i zachęcenia były do wiary. Ale wiecie, czym jest niewiara? Brakiem pokory. A czemu brakiem pokory? Bo kiedy nie wierzymy, Bogu mówimy, że nie jesteś wszechmocny, że nie jesteś w stanie, ja sobie dam radę. To jest egoizm, to jest pycha. A często pozory pobożności, pozory pokory też są pychą. Bo kiedy nie chcemy Bogu się poddać, nie chcemy Bogu służyć, bo mówimy, że kim, że ja jestem, że co ja mogę, to jest pycha, nasza pycha, która nie chce się poddać Bogu. Bo kiedy jestem sługą Bożym, kiedy patrzę na siebie jako sługa, to nie ma mnie tego, co ja chcę, tylko Boże, co mam czynić? Co mam wykonać tego dzisiejszego dnia? Jakie są Twoje rozkazy dla mnie? Panie, pragnę czynić wolę Twoją, bo Cię kocham. Bo jesteś moim Zbawicielem.
i traktujesz mnie jako przyjaciela. Okazujesz mi tyle łaski, tyle miłości codziennie. A przede wszystkim największą miłość i łaskę okazał nam Bóg na Golgocie. Nie zapominajmy o tym. Niekiedy wydaje nam się, że Bóg o nas zapomniał, że nie wysłuchuje nas w jakichś sprawach, ale zapominamy o tym najważniejszym, że przede wszystkim największą miłość i łaskę nam okazał na Golgocie i to by nam wystarczyło. To by nam wystarczyło. To jest największy dar. Tak jak apostołom powiedział Pan Jezus, kiedy oni poszli w Jego imieniu, wypędzali demony, czynili cuda i oni się z tego cieszyli. On powiedział, nie z tego się cieszcie, ale z tego, że wasze imiona są zapisane w Księdze Żywota. Zbawienie, to powinno być naszym źródłem radości i szczęścia. Przede wszystkim. A to, że Bóg nam pomaga, nam pobłogosławi, to jest Jego łaska. I On nie musi tego uczynić. Jego drogi nie są nasze. My lubimy dyktować Bogu, bo Boże, Twoją wolą z pewnością jest, żebym dostał lepszą pracę, żebym więcej zarabiał. Nie musi to być Boża wola. Pamiętam, jak brat Staszek przed swoją śmiercią, kiedy mówił o tym, co przeżywał w czasie radioterapii, tam miał dużo czasu i dzielił się tym fragmentem odnośnie kuszenia Pana Jezusa. I mówił wtedy, że Bóg otworzył jego oczy, że diabeł może oferować bogactwo, że to diabeł może stać za lepszą pracą, z lepszym zarobkiem. Diabeł tam może mieć jakiś haczyk. Nie to, co według nas jest Bożym błogosławieństwem, jest koniecznie Bożym błogosławieństwem. Tak samo jak uzdrowienie. Nie zawsze Bożą wolą jest uzdrowienie. Nie zawsze Bożą wolą jest uzdrowienie w tym momencie. Najważniejsze jest, żebyśmy pragnęli znać Jego serce, Jego drogi. I żebyśmy nie szufladkowali Go i dyktowali Mu, co ma uczynić i jak ma uczynić. Bo Bóg jest suwerenny i to On jest Bogiem, a my jesteśmy Jego sługami. Jeśli słysząc to jesteś zasmucony, to wołaj do Boga o to, żeby skruszył twoje serce. Żebyś patrzył na siebie tak, jak On patrzy na ciebie. Żebyś stał się sługą, który służy z miłością, wdzięcznością swemu Panu i Bogu i Zbawcy. Słowa, czy fragment, który też myślę bardzo dobrze znamy. Mateusz 7 rozdział 21-23. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? I w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? I w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powie, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Jest to fragment, który chyba wciąż nie do końca pojmuję. Myślę, że ma taką głębię, którą będę zgłębiać do końca życia. Ale myślę, że taką prawdę, którą możemy wyciągnąć prosto, to jest to, że
Nie to, co czynimy zewnętrznie, ale to, co jest w sercu. To, czy naprawdę jesteśmy w Jezusie i On w nas. Bo nie to właśnie, co będziemy czynić, nawet w imieniu Jezusa, ale to, czy znamy Jezusa i czy wypełniamy Jego wolę. To będzie tym potwierdzeniem, czy tą przepustką do nieba. Jeśli by naszym powołaniem miało być bycie sprzątaczem, sprzątaczką w jakiejś szkole, bo Bóg nas tam postawił, żebyśmy swoją postawą byli świadectwem, to Bóg nas wywyższy, kiedy spotkamy Niego. Tam będzie się całe niebo radować z tego wielkiego męża i wielkiej niewiasty Bożej. Nie trzeba, nie wiem, stać za kazalnicą, nie trzeba zwiastować Ewangelii na ulicy, żeby być sługą, którego przyjmie Pan Jezus i uczci wywyższy. Mamy czynić to, do czego zostaliśmy powołani. Nawet kiedy nikt nie dostrzega tego. A wydaje mi się, że szczególnie, bo kiedy dostrzegają ludzie, jest wielkie niebezpieczeństwo pychy. I diabeł o tym wie. Wiele ludzi wiele rzeczy robiło dla Jezusa, a poszło do piekła. My tego nie wiemy. Ale Bóg zna każdego z nas i my mamy patrzeć na swoje serce. Czy tak naprawdę kochamy Jezusa? Czy tak naprawdę jesteśmy Jego sługami? Czy wykonujemy Jego wolę i wykonujemy tą wolę z radością? Myślę, że ostatni fragment, który chciałbym przeczytać, w którym tak dzisiaj zobaczyłem w niesamowity sposób Pan Jezus pokazuje przykład. Przykład tego, co to znaczy być sługą, jak i przyjacielem. W Ewangelii Jana, 13 rozdział, od 1 do 17 wersetu. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go, wiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty i wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł: Panie, Ty miałbyś umywać nogi moje? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Co ja czynię, Ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzeczy mu Piotr: Przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Rzeczy mu Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce i głowę. Rzeczy mu Jezus: Kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały i wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto ma go wydać, dlatego że nie wszyscy jesteście czyści. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich: Czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem
i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy nad pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Tutaj Pan Jezus dał niesamowitą lekcję swoim uczniom, ale daje też nam lekcję. Nie wiem, czy to uczyłoby nas pokory, gdybyśmy myli jedni drugim nogi, bo są społeczności, w których przed wieczerzą jest taki zwyczaj. Wydaje mi się, że mogło to by przejść w jakąś tradycję i nie do końca by wypływało z serca. Chociaż słyszałem wiele historii, kiedy wierzący byli pokłóceni i któryś z braci zaczął zdejmować buty, skarpetki brata, z którym był pokłócony. I wtedy został wylany Duch Święty, zaczęli płakać, zaczęli przepraszać siebie nawzajem. Wyrazili pokorę, skruchę wobec Boga i siebie nawzajem. I doszło do wylania ducha, do różnych przebudzeń. Abym ja miał taką postawę usługiwania naprawdę w szczerej pokorze, bo wiemy, że to nie może być udawane uniżenie przed drugim bratem, siostrą, ale szczera pokora, szczere traktowanie drugiego brata, siostry jako wyższego od siebie. To nam pokazał Pan Jezus. Tu czytamy: wiedząc, iż Ojciec wszystko dał Mu w ręce. On miał wszystko. Miał autorytet, miał moc. I my byśmy chcieli po prostu być takimi głoszącymi, po prostu jak jakiś taran, ogłaszającymi Boże zwycięstwo, Boże działanie i tak dalej. A Jezus pokazuje: idź na kolana. Tam jest bitwa do stoczenia. Pokora. Ostatnio też słyszałem coś, co było takie dla mnie szokujące, ale jest to prawdziwe. Nie pamiętam, jak dokładnie to było stwierdzenie, ale największą formą walki duchowej jest pokuta. Największą formą walki duchowej jest pokuta. My byśmy chcieli do chwały przychodzić. My byśmy chcieli, żeby po prostu już niebo stępowało. A nie chcemy naprawdę szukać Boga w pokorze, w pokucie. Wołając: Panie, pokaż nam jeszcze, co przeszkadza Tobie. Usuń to, co przeszkadza przepływowi Ducha Świętego. Co jest nie tak, że nie dzieją się te rzeczy, o których czytam w pierwszym kościele. Co jest przeszkodą? Panie, badaj mnie. Skrusz mnie, to co jest egoistyczne, to co jest pyszne w moim życiu. Pokazuj mi to. Ja chcę żyć w prawdzie, ja chcę żyć w świetle Twym, Panie. Taka ma być nasza postawa wobec Boga i siebie nawzajem. I to Jezus, sam nasz Pan i Zbawiciel, pokazuje nam wyraźnie.
Jeśli odejdziemy od tego, jesteśmy na niebezpiecznej drodze. A pycha kroczy przed upadkiem. Więc wierzę, że poprzez to słowo zobaczyliśmy na nowo, kim jesteśmy, jakie mamy mieć podejście do siebie. I wierzę, że was zachęciłem do tego. A ty, którzy buntują się przeciwko temu, Bóg nie zmusza nikogo. Jeśli nie chcesz być sługą Boga, to nie nazywaj się dzieckiem Bożym. Ale jeśli jesteś dzieckiem Bożym, patrz na siebie jako sługa Bożego i służ Bogu z radością i wdzięcznością, bo taka ma być nasza postawa wobec Boga. Kiedyś chyba mówiłem o tym obrazie, który Bóg mi dał. Pewnego razu zobaczyłem człowieka, który miał ubrane szatę sprawiedliwości, szatę Pana Jezusa, ale ona była popękana. I kiedy się zdziwiłem, patrzyłem na to, zobaczyłem, że pod tą szatą jest szata, jego szata, tego człowieka. I zrozumiałem, że Bóg mówi, musisz zdjąć z siebie wszystko, musisz być nagi przede mną. Po prostu nagi, nic nie mający, wiedząc, że nie mam nic, moje uczynki są jak szata splugawiona, odrzucam to i przyjmuję twoją szatę świętości. Ale kiedy będziemy tolerować coś cielesnego, złego w naszym życiu, to ta szata sprawiedliwości, ona będzie pękać i będziemy jak ludzie, jak człowiek, który został znaleziony na uczcie weselnej z zaproszonych, miał brudną szatę. Tak myślę, że to było takie przesłanie. Mamy być nadzy, nic nie mający, zrzucając naprawdę całe to życie stare, całe swoje wysiłki, bo jedynie Jezus jest naszą świętością, naszym usprawiedliwieniem. My z siebie sami nic nie mamy. I kiedy będziemy to próbować mieszać, to staniemy przed Bożym sądem, bo On jedynie może zaakceptować szatę Jezusa Chrystusa, Jego szatę sprawiedliwości, świętości. Nie może zaakceptować mieszaniny naszych wysiłków, naszej cielesności razem z szatą sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. Może pochylmy głowy, chciałbym się pomodlić. O kochany nasz Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że mówiłeś do naszych serc. Panie, chcemy mieć serce, które Tobie się podoba. Chcemy żyć życiem, które Tobie się podoba, które Ciebie czci całym sercem i myślą i mową. Panie, badaj nas. Usuwaj to, co przeszkadza, to, co jest brudne, to, co jest niegodne, Panie. Daruj, abyśmy naprawdę byli nadzy przed Tobą, żebyśmy nic nie próbowali zachować dla siebie, czy coś Tobie, nie wiem, z siebie, z wysiłkami swoimi dać, bo nic Ci nie damy. Panie, ucz nas tej pokory, którą Ty nam pokazałeś, tego uniżenia przed Tobą, ale też przed sobą nawzajem, żeby ludzie tego świata mogli poznać nas po miłości Twojej między nami. Modlimy się o to szczególnie ze względu na zbliżające się dni uwolnienia.
przygotuj nas, Panie. Bo to nie my musimy, nie wiem, uprosić Ciebie, żebyś Ty błogosławił i dotykał. Ale to my możemy być przeszkodą. I Panie, spraw, żebyśmy nie byli przeszkodą, ale żeby Duch Twój Święty mógł wylewać się. Żeby Twoja miłość mogła się wylewać z naszych ust, z naszych rąk, z tego, co będziemy robić, mówić wszystko, Panie, żeby wypływało z Ciebie, żeby nie było w nas żadnych przeszkód. Prosimy Ciebie, Ojcze, o to, aby ci ludzie, którzy tu przyjadą, naprawdę doświadczyli Twojej realności, która będzie widoczna w naszym życiu. Prosimy Ciebie, Ojcze, o to. Przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen.